Musieliśmy tutaj w kominku rozpalić, bo się trochę zimno zrobiło. Jak to sobie można ładnie poradzić? Po co kominki robić? Duży telewizor? I się tli. Jaki piękny klimat. I nie trzeba, jak to mówi Ania, donosić szczypek. Ania, szczypki się donosi do kominka? Szczypki na rozpałkę. Szczypek. U mnie ostatnie prezenty lądują w paczki i zaraz nagramy reakcję zarówno moją, jak i Ani na prezenty, które będziemy sobie wręczać. Na to w życiu bym na to nie padł. Jest ich kilka, z mojej strony chyba 5 albo 4. Z Ani podobnie. Niestety będziemy musieli mówić takim troszeczkę półgłosem, ponieważ dzieci śpią. Nie chcemy ich pobudzić, także te krzyki szczęścia, zachwytu będziemy musieli tłumić w sumie sobie tak bardzo. Podejrzewam, że Ania bardzo, bo mam prezenty no zarypiste. Ten wam zdradzę nieco wcześniej. Tak w ogóle on się musi zmieścić tutaj, ale zobaczcie, jak ja jestem kreatywny. Ania dostanie poduszkę z moim wizerunkiem. No. Piękne pomysły. I jeszcze raz powiem, jakby Ania tak niewyraźnie się cieszyła. Ej, podoba ci się. O Jezu. To jest przytłumione przez to, że dzieci śpią obok. Jak ja bym się cieszył z takiej poduszki. O, piękne te święta. Jak to zmieścić? Tutaj. Ale porządziliśmy. Fajne jeszcze było to, że Ania tutaj się starała, żebym ani trochu nie zobaczył, jak te paczki gdzieś wjeżdżają przez kuriera, a moje wszystkie przyszły, znaczy tak ratami, i położyłem je tutaj w biurze pod biurko i tak stały, chyba tydzień czasu. Nikt nie zaglądał. Po co się kryć? A jak już kominek rozpalony, prezenty czekają, to jeszcze coś dla rozluźnienia atmosfery. Ania. To się leje odrobinkę. Nie ma co żałować. Butelka rozlana. Ale nalałeś, Grzesiek. Masakra. No ja cię nie żałuję, Ania, naprawdę. Chciałam łyczka. Bez toastu? No. Ja sobie życzenie pomyślałem. No za nas, no. Tym razem. Za nas i za kolejne wspólne Boże Narodzenie, bez kłótni, za zdrowie, nasze, wasze. Dajesz. Co, nahejnał? Nic, nie będę psuł atmosfery. Ale czego się boisz? Bo po pierwsze, nic nie podejrzewam. Jedyna rzecz, którą mi Grzesiek powiedział, to jest taka, że zdublował jakiś prezent, że jedną rzecz już mam i tak troszkę się domyślam, ale to jest tylko jedna z... Ilu? Dałem ciała, bo... Z czterech. Ja wam zaraz, w trakcie wam wytłumaczę, co się wydarzyło. Nic więcej nie wiem i nie wiem, w którą stronę Grzesiek poszedł. Dlaczego do Jasia są drzwi otwarte? Dalej jest świątecznie. Dzisiaj same prezenty w akcji. Niech was nie zmyli moja fryzura. Ja bym do fryzjera chodził najprawdopodobniej 2 albo 3 razy rzadziej, natomiast Ania tutaj ogarnia bardziej temat ode mnie, no i jest lepiej. A dzisiaj takie drobne prezenty, które sprawiłem sobie po pierwsze sam, po drugie dołożyła się do tego też moja żona, nie jest przy choince, jesteśmy na gospodarstwie, maszyny, no i dzisiaj taka trochę moda wiejska, zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda.
Udało się? Jak się nie udało, to trzeba jeszcze raz. No i jak? Jak ta moda wiejska wygląda? Powiem wam tak. Ci, którzy uważnie oglądają kanał, wiedzą, że no jestem troszeczkę fanem marki Engelbert Strauss. Tutaj głównie ciuchy robocze kupuję właśnie od nich. Przede wszystkim dlatego, że poza tym, że to są wersje robocze, ale też wyglądają bardzo fajnie, co mi się niezmiernie podoba. Spodnie, nie będę tutaj się wypowiadał specjalnie, sami zobaczcie, jak to wygląda. Robocze ciężkie buty na zimę. Szczerze mówiąc, to te ciuchy wyglądają tak, że można by było w nich spokojnie wyjść sobie na miasto i nikt by się nawet nie skapnął, że idziemy w roboczych ubraniach. Także pierwsza wersja, Polarek. Tutaj trochę porządziłem, ale no na ten cały sezon myślę, że roboczo będzie bardzo dobrze. Dobra, Ania, zaczniemy od takiego prezentu bardzo osobistego. Bardzo pięknego, przepięknego, nie patrz. Jezu, co to jest? Już coś widziałam. Coś takiego, że nie wiem, jak chcesz krzyczeć z radości i w ogóle jakoś pokazywać radość, to nie krępuj się, najwyżej dzieci pobudzimy. Proszę. Dziękuję. Ale jeszcze zanim to zobaczę, naprawdę jestem taka wzruszona, że robimy sobie prezenty. Nie wiem, co to będzie, ale ja po prostu się cieszę, że ty się w to zaangażowałeś. Naprawdę, bo widać, że się zaangażowałeś. O Jezu. O matko. Ej, podoba ci się. O Jezu. To. Ale Ania, Grześku, to jestem ja. Jak ty mogłeś na to wpaść? W życiu bym na to nie padł. Ale ja bardzo lubię poduszki. Zawsze tutaj sobie ustawiam, a ty wszystkie wyrzucasz do szafy. Więc może to będzie taka, której nie wyrzucię. No dziękuję. Ej, udany pierwszy. No, udany. No przytul się do misia, przytul. O matko. Dobra, nie przedłużamy, co? Kolejne? No kolejne. Teraz, to coś jest? Teraz, no oczywiście, teraz już będzie lżej trochę. Także takie normalne. Proszę. Ja już się boję. O matko. Chyba ostatni raz. Ej, ale nie mamy. Grzesiek. Jak przed świętami kłótni nie było, tak będzie! Ej, to ci się nie podoba? No fajne, ale to tak jak ja bym tobie kupiła, nie wiem co, patelnię tą, którą dzisiaj kupiłam, ale też jesz. Patrzcie, nie podoba jej się. Ania, no jak może ci się nie podobać? Dziękuję. Ale wiesz, że jeszcze masz cztery wersje, więc... Nie wiem. No to spokojnie. Dobra, jeden nieudany. Ania? Słucham? Jak myślisz, co mi się zdublowało? Co podejrzewam? No. To było tak, że się wszedł do łazienki i wychodzi zaraz i mówi: o nie, jeden prezent zdublowałam. No to co to mogło być? Ja stawiam na perfumę, bo co mógłbyś z łazienki zdublować? Nie. To chyba nic bardziej takiego nie. Osobistego. Nie. A to było tak. Ania, wchodzę do tej łazienki, ale wcześniej, bo teraz już jest tak ogarnięte w miarę. Wchodzę do łazienki, widzę jeden taki przedmiot i myślę sobie: o, dobra, tylko jeden ma. Patrzę firmę, dobra, znalazłem, wiem co tam używasz, już. Myślę, zamówię. No i tak, zamówiłem i teraz wchodzę do tej ogarniętej już łazienki, patrzę, a tam cały komplet. Nie czekajmy. Proszę. Grzesiek, ale ty naprawdę? Co? Matko Święta, przed ślubem robiliśmy sobie prezenty i ja cały komplet, jeżeli to są pędzle Zoiwa, to ty mi je kupiłeś. Cały komplet ty mi kupiłeś. Co ty gadasz? Naprawdę. No dziękuję. Więc... Ale to jest masakra. Jak ja mogłem nie pamiętać? Nie wiem, ale to jest masakra. Może ja ciebie do lekarza? Ale naprawdę, identyczna. Ta kosmetyczka leży u nas w sypialni. No ja wiem, coś mi się wydawało, że coś ten... Ale te tak, ale Ania, jeszcze raz. Wchodzę tam, patrzę
taki, o, taki pędzel, jeden stoi, co nie? I myślę, o kurde, co na jeden pędzel, tylko to kupię trochę więcej. Już się gorąco zrobiło. Mega. Ania, ale to nie koniec. Zobacz, jakie one są. Nie, dziękuję. Jeszcze dwa. Dobra, no to próbujmy dalej. No to może... Karma może lepsza. To może to. Wow. Takie pudełeczko ci kupiłem. No, niezłe. Ale super jest, bo jest takie duże i takie... Bo ja zawsze tam mam tak poprzewracane, nie? A to jest takie... No tamte te twoje to nie wyglądają. Jak patrzę na nie, to faktycznie, no. Nie wyglądają. Jest bardzo... Najlepsza i tak poduszka, ale... Jak ja bym się cieszył z takiej poduszki. O. No dobrze, to ostatni z kompletu. Będzie wjeżdżał. No i zmiana. Dzisiaj planuję umyć trochę maszyn i wersja typowo na zimę, na jesień. Zobaczcie, wybór Ani na co padł. Gumowce się pojawiły, tak, prosiłem o nie. Tutaj bardzo fajne jest to, że jest zadbany każdy szczegół. To znaczy, kupując takie gumowce, mamy taką wypustkę do ich ściągania, żeby sobie drugą nogą tutaj przytrzymać. No, piękna sprawa, bardzo lubię takie smart rozwiązania. Jak widać w ubiorze, w butach też tak można zrobić. Kurtka 3 w jednym, pod spodem polarek, można to rozpiąć, czyli zostaje albo polar, albo taka cienka wiosenna, a w połączeniu 2-1 bardzo ciepła zimowa kurtka, nieprzemakalna oczywiście. Coś podobnego do mojego alpinusa starego, którego też wykorzystywałem teraz na gospodarstwie. No co, jakby nie patrzeć, myślę, że na ten sezon jestem fajnie zaopatrzony. Gospodarczo, świątecznie, prezenty. Idziemy dalej z prezentami, ubrania zostawiamy na bok. Grzesiek, pierwszy prezent nie jest ładnie zapakowany. Proszę bardzo, przepraszam Cię. Czy to jest grawer? Grawer. Czyli ten prezent, który gdzieś tam... Który dorwałeś, ale nie wiedziałeś, co jest w środku. To do Twojego gabinetu. Ale ładne. Ania, podoba mi się. Mój gabinet. A kiedy się wprowadzamy? No nie wiem, ale życzę Ci, żebyś miał swój gabinet. Możecie jeszcze tego nie wiedzieć, ale w domu, który budujemy, mamy zaplanowane tak zwane biuro. Chociaż w projekcie to się nazywało gabinet. I trochę się nabijamy z tego. Trochę się z tego nabijamy, ale ja tak lubię na to mówić, że to jest mój gabinet. Wiesz, co dostaniesz? Domyślam się, Ania, co dostanę, ponieważ jest rzecz, którą bardzo często używam. Noszę ze sobą. Taka już jest zdezelowana mocno. Proszę. Perfumy. Wiem, że to nie jest jakieś super szałowe, ale twoje się kończą, te, które ci kupiłam też kilka lat temu. Ja w ogóle mam problem z perfumami, to znaczy, że nie wiem, Ania zawsze mówi, nie psikaj się. Te moje perfumy ile już mają? 4 lata też. 4 lata. Wtedy co pędzle. Faktycznie... Także zamówiłaś to przez internet, czy znałaś ten zapach? Nie, zamówiłam to przez internet. Na nie znałaś zapachu? Top 10 najlepszych. A jak to się psika? Czego tu nie ma? Ja nie wiem jeszcze. Nie psiknij w oczy. To dopiero będzie. Nie, to się odkręca. Dobra. Ładny. Ale on ponoć wabi kobiety, Grzegorz. Naprawdę. No to uważaj. Fajne, no. Nie podoba ci się? Nie, podoba mi się. Jak dla mnie? Jak super. Taki płyn po tym, po goleniu. Nie, żartuję, bardzo, ale bardzo fajny. Dużo lepszy od tamtego. Lepszy, taki, no. Ale taki delikatniejszy, może nie będzie mnie tak poddrażniał. Taki kwiatowy. On ma jakieś feromony, naprawdę. No, czuję to. Dobra, proszę bardzo. Sznurek jutowy jeszcze od pakowania książeczek. To chyba w tą stronę, co? Ania? Otwieraj. Załóżmy, za rok robimy sobie prezenty, no bo to są takie fajne... Za rok myślisz, żebyś trafiła coś tak w moje gusta, tak żeby się tam wstrzelić? Nie wiem. Powiem Ci, że ciężko jest. Jeden prezent mam, taki, którego najbardziej się obawiam i zostawiłam go na koniec. Ale te co? Powiedzmy są takie... Jakie? No takie... Takie, że można, że przy całej rodzinie można je dać.
Nie to co moje? O, już mi się podoba. No. Ja tylko liczę na to, że będzie ta kieszonka na drobne, bo tak na zdjęciach ciężko było, ale on mały jest. No bo myślisz, że co? Co ja będę tam trzymał? Karty. Ja tyle pieniędzy mam? Tak? Wizytówki, tak? Grzesiek, ale malutki, co? Bo twój się tak na trzy otwiera. Ale nie, to właśnie i lepiej ale jest. Ale nie musisz, Grzesiek, ten kłamać, ja go mogę zwrócić jak coś. Nie. Ja bym się tylko nad kolorem zastanawiał. A czego czarny? Bo brązowy mi się już znudził. Aha, dobra. Też się tak zastanawiałam. Był brązowy i... Ale spoko jest. Proszę bardzo, to jest ostatni prezent. Dobrze, jeżeli jest ostatni, to ja się rozpłaczę. Dlaczego? Voucher na lot. Zapraszamy na 15-minutowy lot widowiskowy helikopterem dla 3 osób. Tak. Razem lecimy? Ja się boję, ale polecę. Ale gdzie to jest? Tutaj? Tutaj, koło Karpacza. Karpacz? Tak, więc góry. Ja mam taki plan, żeby na Śnieżkę wlecieć. A to jest tylko do 31 ważne. Ale przyszłego roku. A, faktycznie, sorry. Dobra. Ale to też jest trafione. Niestety w tym roku Mikołaj zbyt szczodry nie jest, ale mam nadzieję, że przyszły będzie dużo lepszy. To znaczy tak, w mojej główce oczywiście pojawiły się różne pomysły. To, co chciałbym jeszcze na gospodarstwo dorzucić. Cały czas w głowie teleskopówka. Oj, to jest niezbędna sprawa. Gdzieś tam chodzi talerzówka albo już taki zestaw. To też są u mnie takie rozkminy, kurczę, cały czas. Taki zestaw talerzówka połączona z gruberem. Jeden przejazd, ale zostawiam to troszeczkę na bok. Mulcher. To ten mój na kukurydzy to po prostu wysiadł w tym roku. Nie mogę nic z nim zrobić. Co tam jeszcze? Z bardziej takich, no, hobbystycznych rzeczy. Motor. Motor. I tu mam bardzo duże rozkminy, czy po prostu jakiś Chińczyk, czy coś mocniejszego, ale chodzi mi o taki krosik, żeby wjechać w pole, w ścieżkę, pooglądać rośliny, chwasty znaleźć. Takie rzeczy. A teraz, moi drodzy widzowie, kończcie oglądać te YouTuby. Siadajcie razem z rodziną do stołu, świętujcie, gadajcie, cieszcie się. Mimo tych wszystkich zakazów myślę, że każdy tutaj sobie odpowiednio z tym poradzi i spędzi ten czas świątecznie. Pewnie się zastanawiacie, co było w ostatniej paczce. A to zostanie akurat tajemnicą, prawda, Ania? Tak, to musi zostać tajemnicą. No chyba, że chcecie sobie w komentarzu strzelić, to też możecie się tam wystrzelać, ale dalej to będzie tajemnica. Jak ja bym się cieszył z takiej poduszki. O.